Wygląda na to, że ktoś bardzo bliski ostatnio dużo o tobie mówił. To może brzmieć zaskakująco, prawda? Ale uwierz mi, ta osoba rozmawiała o tobie z innymi ludźmi, zastanawiając się, jak stała się tak zdecydowana i postanowiłaś wziąć sprawy w swoje ręce. Ta osoba nie rozumie, jak to się stało, dlatego opowiada o twojej imponującej determinacji w osiąganiu celów. Twoje skupienie i osiągnięcia zrobiły wrażenie na wszystkich wokół, zwłaszcza na tej grupie. Ostatnio rozmowy koncentrują się na tobie, głównie wokół jednego konkretnego wydarzenia. Wszyscy są zaintrygowani źródłem tej determinacji, ponieważ twoje działania mówią głośniej niż słowa. W ostatnich tygodniach pokazałaś coś wyjątkowego, czy to motywację, czy inspirację, coś, co napędza cię do osiągania niezwykłych rzeczy. Ta energia, ta iskra, została zauważona przez wszystkich. Ludzie zastanawiają się, skąd bierzesz tę siłę. Jakby wewnętrzne światło prowadziło cię, sprawiając, że świecisz jaśniej niż kiedykolwiek. Zostawiasz po sobie ślad, wpływ, który nie pozostaje niezauważony. Twoi przyjaciele są naprawdę pod wrażeniem, zastanawiając się, jak udaje ci się utrzymać tak silną determinację. Jest jeden przyjaciel, w szczególności, który zaczyna czuć coś więcej do ciebie, ale jeszcze nie wie, jak sobie z tym poradzić. Zanim jednak dojdzie do ważnego wydarzenia w przyszłości, porozmawiajmy o znakach synchronizacji. Istnieją trzy konkretne znaki, które są bardzo ważne w twojej życiowej podróży. Warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ wiadomość od twoich aniołów stróżów będzie miała więcej sensu, gdy uwzględnisz te trzy znaki. To otworzy drzwi do błogosławieństw wszechświata. Więc kontynuujmy. Istnieje grupa ludzi, którzy ostatnio dużo o tobie rozmawiają. To bliscy przyjaciele, ale trudno dokładnie powiedzieć, kim są. Ci przyjaciele bardzo cię cenią i to tylko kwestia czasu, zanim zobaczysz, jak bardzo może ci to przynieść korzyści. Może to wydawać się dziwne, ale ta grupa dyskutuje o tym, jak postanowiłaś przejąć kontrolę nad sytuacjami. Są pod wrażeniem twojej odwagi i determinacji. I to nie są tylko rozmowy. Naprawdę podziwiają to, co robisz. Widzą w tobie siłę, której być może sama nie dostrzegasz. Ta siła, ta determinacja prowadzi cię naprzód do osiągania rzeczy, które może wydawały ci się niemożliwe. Twoi aniołowie stróżowie to zauważyli. Są z ciebie dumni i chcą, abyś wiedziała, że jesteś na właściwej drodze. Ta wiadomość, którą ci przesyłają, to jasny znak, że powinnaś tak dalej postępować. Ponieważ wielkie rzeczy nadchodzą dla ciebie. Energia, którą pokazujesz, nie jest na marne. To dowód na twoją zdolność do pokonywania wyzwań i realizowania marzeń. I nie tylko aniołowie to widzą. Wszyscy wokół ciebie to zauważają. Stajesz się inspiracją, pokazując, że z determinacją i skupieniem wszystko jest możliwe. Ktoś z tej grupy zastanawia się, czy jest w tobie coś więcej niż to, co widać na powierzchni. Zastanawiałaś się nad tym, czy ostatnio czułaś inną motywację, energię, która napędza cię do działania i osiągania sukcesów. Czasami wydaje się, że wszechświat sprzyja ci w najtrudniejszych momentach. Twoi aniołowie stróżowie to zauważają i chcą podzielić się tą wizją z tobą. Uważają, że może to prowadzić do znaczących zmian w twoim życiu. Jest ktoś w tej grupie przyjaciół, który mówi o tobie i może odegrać kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach. Dlatego warto być przygotowaną mentalnie, aby nie dać się zaskoczyć.
Zwykle twoi aniołowie pozwalają ci samodzielnie odkrywać różne rzeczy, ale od czasu do czasu oferują pomocną dłoń. Teraz wybrali ten moment, aby przekazać ci informacje, które mogą być cenne dla osiągnięcia sukcesu w niedalekiej przyszłości. Zbliża się wielka szansa, bezpośredni wynik twojego wysiłku i ciężkiej pracy w ostatnich miesiącach. Twoi aniołowie stróżowie chcą, abyś wiedziała, że twoje działania, nawet jeśli wydają się małe, budują solidną podstawę dla twojego szczęścia dzięki twojej wyjątkowej etyce pracy. Porozmawiajmy o pierwszym znaku – kolorowy motyl. Reprezentuje on przemianę i metamorfozę. Zauważenie motyla o niezwykłych kolorach jest dobrym znakiem, zazwyczaj zwiastującym szczęśliwe wydarzenia. W różnych kulturach motyle są postrzegane jako dusze bliskich, którzy odeszli. Bez względu na znaczenie, które wybierzesz, motyl jest symbolem szczęścia i pozytywnej zmiany, odzwierciedlając twoją własną, niedawną przemianę. Tak jak skrzydła motyla przyciągają uwagę, twoje działania przyciągają podziw twoich przyjaciół. Motyl przypomina nam również o znaczeniu robienia rzeczy spokojnie, zgodnie z własnym tempem. Kiedy motyl przecina twoją drogę, obserwuj, jak lata. Nawet bez pośpiechu, dociera tam, gdzie potrzebuje. To odzwierciedlenie twojej drogi. Znalazłaś swoje tempo i zaimponowałaś ludziom wokół. Z czasem rozmowy twoich przyjaciół zmienią się z mówienia o tobie na rozmowy z tobą. Jeden z tych przyjaciół zwraca na ciebie większą uwagę niż inni. Ten ktoś, kto ma do ciebie specjalne uczucia, może pozytywnie wpłynąć na twoje życie. Porozmawiajmy o drugim znaku synchronizacji – skórzany dziennik. W dzisiejszych czasach niewiele osób pisze w fizycznych dziennikach. Większość woli korzystać z komputera lub smartfona do rejestrowania myśli. Jednak mimo, że jest to rzadkie, twoi aniołowie stróżowie sugerują, abyś zapisywała swoje myśli, kiedy tylko możesz. Nie ma znaczenia metoda, ważne jest, aby mieć kanał dla swoich pomysłów. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, że niektóre z twoich najlepszych pomysłów mogą pochodzić z dziennika? Skórzany dziennik jest symbolem, przypomnieniem, aby od czasu do czasu zapisywać swoje myśli. Twoi aniołowie stróżowie mają jasną wiadomość dla ciebie. Czy masz świadomość, jak bardzo będziesz błogosławiona w nadchodzących miesiącach? Bądź czujna na wszystkie możliwości, ponieważ one ukształtują twoje życie w nadchodzących latach. Kontynuowanie tego, co robisz, jest kluczowe. Twój wysiłek i oddanie były błogosławieństwem dla innych, a twoja ciężka praca wkrótce przyniesie owoce. Wyobraź sobie, że ta grupa przyjaciół, która zawsze mówi o tobie, może się zjednoczyć, aby dać ci coś specjalnego. Może to być fizyczny prezent lub możliwość pracy. Ten gest, choć może wydawać się prosty, może być katalizatorem, którego potrzebujesz do szczęścia i pomyślności. Doszliśmy do ostatniego znaku – złotej pajęczyny. Może wydawać się to proste, ale jest w tym coś głębokiego. Pajęczyny reprezentują równowagę i harmonię, czego teraz potrzebujesz. A te pajęczyny, o niezwykłych kolorach, są wyraźnym znakiem od wszechświata. Nadchodzą wielkie zmiany i co najlepsze, są to pozytywne zmiany. Czy zauważyłaś, jak fascynujące są pajęczyny? Nie tylko są piękne, ale również silne i wytrzymałe, stanowią symbol odporności. Znalezienie złotej pajęczyny na swojej drodze to jak jasny znak od wszechświata, informujący, że nadchodzą wielkie przemiany. Te zmiany pomogą ci dostosować i poprawić wiele aspektów twojego życia.
Ale zastanówmy się trochę głębiej nad tym. Co złota pajęczyna może dla Ciebie oznaczać? Może to być czas na skupienie się, znalezienie równowagi, której zawsze szukałaś. Twoi aniołowie stróżowie pokazują Ci ten znak, abyś wiedziała, że choć rzeczy mogą wydawać się trudne teraz, nadchodzi okres harmonii i dobrobytu. Życie jest pełne niespodzianek i często znaki są tuż przed nami, czekając na odkrycie. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego pewne rzeczy pojawiają się na Twojej drodze? Złota pajęczyna może wydawać się nieważna dla niektórych, ale dla Ciebie to znak, że nadchodzą dobre rzeczy. Wykorzystaj ten moment na refleksję, dostosowanie swoich celów i przygotowanie się na pozytywne zmiany, które mają nadejść. Twoi aniołowie stróżowie chcą, abyś wiedziała, że chociaż podróż może wydawać się trudna, jesteś na właściwej drodze. Prowadzą Cię, wysyłają znaki i przygotowują Cię na świetlaną przyszłość. Złote pajęczyny, które znajdujesz, są przypomnieniem, że życie ma swoje wzloty i upadki, ale masz siłę i wytrwałość, aby pokonać każde wyzwanie. Teraz pomyśl o możliwościach, jakie mogą wyniknąć z tych zmian. Każda nowa faza niesie ze sobą szansę na rozwój, naukę i ewolucję. Złote pajęczyny są jak mapa skarbów, pokazująca drogę do lepszego życia. Wszystko, co musisz zrobić, to być czujna, otwarta na możliwości i gotowa na przyjęcie nadchodzących przemian. Twoi aniołowie stróżowie są zawsze przy Tobie. Chcą, abyś widziała te zmiany nie jako przeszkody, ale jako stopnie do osiągnięcia swoich marzeń. Każda złota pajęczyna jest krokiem w tym kierunku, dowodem na to, że jesteś na właściwej drodze. Więc kontynuuj obserwowanie znaków, ufaj swoim instynktom i wiedz, że wkrótce wejdziesz w fazę wielkiej równowagi i harmonii. Twoi aniołowie Cię prowadzą, a każda złota pajęczyna, którą znajdziesz, przypomina, że wszechświat sprzyja Twojej stronie. Nadchodzą wielkie rzeczy, a Ty jesteś na nie gotowa. Chcę zakończyć modlitwą za Ciebie. Panie, teraz jest czas na refleksję i wdzięczność. Prosimy, abyś nadal prowadził jej podróż na tej drodze przemiany i inspiracji. Pobłogosław ją mądrością, aby dostrzegała znaki, które umieszczasz w jej życiu, siłą, aby iść naprzód, i odwagą, aby przyjmować nadchodzące możliwości. Niech wsparcie przyjaciół będzie źródłem radości i spełnienia, a ten, kto ma specjalne uczucia, znajdzie odwagę, aby je wyrazić w odpowiednim momencie. Obdarz ją jasnością, aby widziała błogosławieństwa ukryte w przebraniach i cierpliwością, aby pozwoliła, by tkanina jej życia rozwijała się zgodnie z Twoją boską mądrością. Panie, ufamy Twojej łasce i znajdujemy w niej nadzieję. Przypomnij nam, że niepewność jest częścią życia i nie ma powodu do obaw, dopóki idziemy naprzód z ufnością. Zawsze będą możliwości sukcesu. Wszechświat ma wielkie plany dla Ciebie. Wpisz 11:11, aby zaakceptować tę wiadomość i zawarte w niej błogosławieństwa. Zostaw pozytywną wiadomość dla tych, którzy mogą potrzebować dzisiaj otuchy. Wznieśmy się wzajemnie i razem promieniujmy dobrą energią. Teraz dodatkowa i pilna wiadomość od aniołów dla Ciebie. Ważne jest, abyś ją usłyszała dzisiaj, ponieważ jest to rzadka sytuacja. Coś lub ktoś wydaje się przeszkadzać Ci w otrzymaniu tej ważnej wiadomości. Może przegapiłaś kilka wiadomości, które Wszechświat Ci wysłał. Na szczęście te wiadomości są nadal dostępne na naszym kanale. Obejrzyj jak najwięcej filmów i odkryj wiadomości, które Ci umknęły. Pozwól, aby te słowa rezonowały w Twojej duszy.
Pamiętaj, że jesteś kochana i chroniona przez wszechświat. Zostaw pozytywną wiadomość dla tych, którzy potrzebują dziś zastrzyku pozytywności. Wznieśmy się wzajemnie i twórzmy falę dobrej energii razem. Niech Bóg i wszechświat prowadzą nas do pokoju, wiary i pocieszenia. Amen. Refleksja nad podróżą jest niezbędna. Twoi aniołowie chcą, abyś wiedziała, że jesteś na właściwej drodze. Kontynuuj naprzód, rozpoznawaj znaki wokół siebie. Ta mądrość będzie cię prowadzić, siła będzie cię wspierać, a odwaga będzie cię napędzać. Masz wsparcie swoich przyjaciół, a ci, którzy cię kochają, chcą widzieć twój triumf. Ich wsparcie jest źródłem radości, a ten specjalny przyjaciel, który skrywa głębokie uczucia, znajdzie odpowiedni moment, aby się otworzyć. Miej cierpliwość i obserwuj, jak twoje życie się rozwija. Błogosławieństwa często przychodzą w przebraniu, ale są prawdziwe i potężne. Ufaj w łaskę Bożą. Niepewność jest częścią życia, ale nie powinna być powodem do strachu. Krocz z pewnością, wiedząc, że wielkie możliwości są przed tobą. Wszechświat ma cię na oku, gotowy, aby cię obdarować. Wpisz 11:11 i przyjmij błogosławieństwa. Wyślij pozytywną wiadomość do tych, którzy jej potrzebują. Jesteśmy w tym razem, promieniując dobrą energią. A teraz zwróć uwagę na wiadomość od aniołów. Coś lub ktoś może blokować tę wiadomość, ale ona nadal jest w twoim zasięgu. Szukaj na naszym kanale, znajdź wiadomości, które przegapiłaś. Te słowa mają moc dotknięcia twojej duszy. Niech Bóg i wszechświat cię prowadzą. Amen.